a Niemcy na maksa wykupują drewno. Podobno już w sierpniu skończyło się u nich drewno na składach, więc teraz, wiesz, jak się zbliża zima, to nawet zapobiegawczy Niemcy troszeczkę czują panikę i ganiają, wiesz, wycinają lasy, ale co ciekawe, budują też systemy umożliwiające ogrzewanie na poziomie wsi, gminy, ogrzewanie właśnie drewnem. Nie, nas to za bardzo nie dotyczy, dlatego że oni mają źródło na Ukrainie. Jak zobaczysz na niemieckie portale sprzedażowo-biznesowe, to ukraiński dom jest w okolicach 100 euro za metr sześcienny, 15% wilgotności, czyli bardzo podobna cena jak w Polsce. Nie wygląda na to, żeby przez te niemieckie zakupy cena poszła do góry, ale przez te niemieckie zakupy jest szansa, że przepisy w Unii Europejskiej staną się troszeczkę bardziej przyjazne dla biomasy. Bo zobacz, wiele osób zadaje pytania, no ale ja bym chciał fotowoltaikę, ale tylko do grzania wody, albo ale ja chciałbym elektrownię wiatrową, ale tylko do grzania wody. Stary, ty wiesz, ile energii jest w kilogramie drewna? W jednym kilogramie mokrego, świeżo ściętego drewna masz 2 kWh. W jednym kilogramie drewna suchego masz 4 kWh. Mało tego, w kilogramie słomy, która jest sprzedawana przez rolników za nic, za pół darmo, jest 4,8 kWh. Więc jeżeli pójdziemy w tą stronę, jeżeli zaczniemy patrzeć na las, na pole, nie tylko jako na źródło pożywienia, ale też jako na wielki plac fotowoltaiki, no bo fotosynteza wiąże ten wodór, węgiel, tlen, prawda, w łańcuchy cukrów i my potem właśnie rozbijając te łańcuchy za pomocą spalania otrzymujemy energię. I najłatwiej i najszybciej oczywiście jest to po prostu spalić. Najefektywniej spalić jest to spalenie ze zgazowywaniem. Ale następnym krokiem jest po prostu generacja gazu, która nie dość, że jest egzotermiczna już w trakcie generowania gazu, czyli dostajemy ciepło już robiąc, spalając drewno, czy tam poddając drewno pirolizie, to ciepło jest z pirolizy. To jeszcze na dodatek potem już ten wytworzony gaz spalamy w silniku spalinowym, znowuż dostając jeszcze więcej ciepła plus energię elektryczną, jeżeli podłączymy do tego silnika prądnicę. I zobacz, że tutaj mamy od razu fotowoltaikę z olbrzymim magazynem energii. No bo mało kogo z nas jest stać na hektar fotowoltaiki, i jeszcze do tego magazyn, który spokojnie przechowa to na zimę. Bo jeżeli w jednym kilogramie słomy jest 4,8 kWh, to popatrz, ile dni zimą musi chodzić 10 kW instalacja. 10 kW to jest instalacja, która kosztowała no przynajmniej 20 tysięcy złotych, tak robiona, wiesz, super, super, super tanio, nie? Ile dni ona musi pracować? Przynajmniej dwa. Tak zimą, żeby dostarczyć tyle energii, ile jest w jednym kilogramie słomy. Więc jeżeli w tej chwili mamy już no, tą część układanki, że spółdzielnie energetyczne nie są niemożliwe do założenia, niestety tylko na terenach wiejskich, na terenach miast dopiero trzeba tutaj kopnąć ustawodawców, żeby umożliwili to, no bo ten kłopot jest, nie, że spalanie drewna, spalanie biomasy jest bardziej efektywne, im większy jest to piec czy linia do pirolizy. Dlatego do tej pory z biogazu korzystały głównie tartaki, firmy przeróbki, przerabiające drewno, fabryki mebli i tak dalej. Dlatego, że właśnie sprawność rośnie bardzo wraz ze wzrostem mocy tej linii. I z silnikami też jest bardzo podobnie, że mały generatorek będzie miał dużo mniejszą sprawność i będzie wymagał więcej pracy, zasilany gazem drzewnym, natomiast duży, niewysilony silnik będzie mógł na tym chodzić całymi dniami. To oznacza, że opłaca nam się, właśnie tak jak robią w tej chwili Niemcy, kładąc po prostu na szybko linię centralnego ogrzewania od centralnego pieca, bo wiedzą, że
mniej drewna pójdzie spalone w jednym, mniej drewna zużyjemy na ogrzanie czterech domów, paląc to w jednym miejscu, nawet licząc straty na przesyle tej gorącej wody, aniżeli paląc to w czterech domach w mniej wydajnych piecach. No i zobacz, że też nam to zmienia spojrzenie na fotowoltaikę jako taką, no bo w tej chwili jest, wiesz, duża niepewność łańcucha dostaw, już pewnie masz dość tego zdania, bo bez przerwy niepewność łańcucha dostaw. A jeżeli spojrzymy na to, że lasy mamy na miejscu, pola mamy na miejscu i to wszystko jest naszą fotowoltaiką bez potrzeby kupowania paneli z Chin, to nagle to, czy te panele będą po 20 czy po 30 centów, to jakby nie bardzo nas rusza. To, że rolnik będzie miał dodatkowe źródło dochodu z tej części rośliny, która do tej pory mu dochodu nie dawała, spowoduje, że ceny żywności na pewno nie wzrosną, prawda? No bo będę miał dodatkowy dochód, nie muszę zarobić tylko na ziarnie, ale zarobię też na słomie, nawet jeżeli to jest zarobek w sensie, że będę miał darmowe ogrzewanie. I tak mi się ta uprawa bardziej opłaca. Więc w zasadzie ten kolejny krok, trochę wymuszony przez to, co się dzieje na świecie, no jest krokiem w bardzo dobrą stronę, bo nie wymaga żadnych wielkich inwestycji w porównaniu do farmy fotowoltaicznej. Postawienie linii do zgazowywania drewna czy słomy to jest bardzo podobna inwestycja, a uzysk energetyczny jest dużo większy. Jak dla mnie bomba, o generatorach gazu drzewnego masz tutaj. Zasubskrybuj żeś się, bo jakżeś się nie zasus. Słuchaj, sprawa jest taka. Subskrybowywenty, to jest potem ja chodzę i mówię No nie wiem, jak ci to powiedzieć, no, bo mnie jest fajnie, jak ktoś się bardzo przyjemnie i wtedy ja czuję, że ja jestem zasubskrybowany, w sensie jak ty zasubskrybowany, to wtedy ja się czuję taki subskrybnięty.